Cześć i czołem, moi kochani, witam was niezwykle serdecznie w kolejnym odcinku z Eurotrack Simulatora 2. Pierniczki, a raczej domki pierniczkowe robione przez moją żonę zostały prawie zakończone. Przynajmniej skończył się etap pieczenia, w związku z tym ja się biorę dalej za tę misję, natomiast chcę to zrobić troszkę inaczej. Jeżeli między Łodzią a Lublinem to nie jest szczyt moich marzeń. No jednak trzeba brać pod uwagę, że ten czas też jest ważny. Więc myślę, że przeniosę się do innego garażu, w którym te misje nie zostały jeszcze wykonane. I na chwilę obecną pomysł mój padł na miasto w Norwegii, Bergen. Bergen, w którym mam duży garaż. I Bergen, w którym zakładam, że tych misji mogę troszkę porobić. A jak wiecie, jestem dosyć mocno ograniczony czasowo. Najkrótsze misje z Bergen. Zobaczymy, co przyniesie życie. Tak z tymi prezentami Oslo. 500 kilometrów, no to jest to kłopot. Jest to kłopot, bo nie jest to idealna, wymarzona trasa, ale nie ma co chyba wybrzydzać. Lepiej zrobić 500 niż szukać dalej, bo troszkę tego czasu myślę, szkoda marnować na tego typu występki. Jedziemy dalej. Temat do obgadania zapewne i tak się znajdzie, także tutaj problemu nie ma. No jestem śpiący, ale na szczęście na tych misjach z World of Trucks czas potrzebny do wykonania jest dosyć długi, więc nie powinno być problemu ze spankiem. Co tak tutaj awanturuje? Poczekajcie chwileczkę. No tak, spotkał się, chciała bawić. Będę musiał, słuchajcie, niestety jakoś pogodzić czas na streamowanie z czasem na zabawę z kotką. Teraz wam tego pokazać nie mogę, natomiast mam taki wskaźnik laserowy. Postaram się jechać i przy okazji kotce wskazywać taki magiczny punkt. Chyba nic z tego dobrego nie wyjdzie, słuchajcie. Ale słyszycie chyba, jak przebiega nóżkami, nie? Właśnie robię, słuchajcie, tu przeszkód po kanapie. Dobra. No cóż, i tak się szczyciłem kociasty, że w poprzednim odcinku przejechałem bez wypadków. Teraz już 5% uszkodzeń. Ale to w słusznym celu, dobrej wierze, żeby chociaż troszeczkę zabawić kotka. Wiecie, jakoś mi tutaj te mandaty nie martwią. No, przejechałem teraz z Łodzi do Bergen.
i wskoczyło mi 300 tysięcy euro. Już mam tylu pracowników, że o finanse to się raczej bać nie muszę. Na szczęście bazuję na tym, że mam te dodatki mapowe, co mi pozwala na właśnie jazdę po Bergeli w tym podobnych miejscowościach bez zbędnego stresu, że limit tutaj misji jest wykonany. Jak się uda, jak będzie dobrze, to postaram się ponagrywać jeszcze. No, dzisiaj już nie, ale może jutro, bo no, myślę o tym na razie głośno, to jeszcze nie jest pewne. Natomiast no, jeżeli faktycznie te moje zmiany w pracy będą tak wyglądały, że będę codziennie szóstą zmianą, na szóstą chodził i wychodził, powiedzmy, w normalnych warunkach o godzinie 14, to nie pozwoli mi to na długie streamowanie, no bo nie da się, gdyż po czwartej, koło piątej trzeba wstać. Ale jeżeli tak będzie, to jest wysoce prawdopodobne, że po prostu będę starał się nagrywać odcinek i streamować, czyli wracając rano, koło tej 14, 15 do domu, jest szansa, że jeszcze przed tym, jak moja piękna żona wróci z pracy koło tej 5, to będę w stanie coś nagrać. Właśnie zjeść obiad, ewentualnie zrobić obiad i nagrać jakiś odcinek, bądź takie odcineczki, wiecie, półgodzinne z jakiejś ciekawej bardziej lub mniej gry. A to też otwiera zawsze jakieś możliwości do rozwoju i zrobienia fajnych rzeczy, nagrania vloga. No zawsze coś się będzie nowego otwierało. Streamy będą jak będą, no będą krótsze też. Może nie być streamów w poniedziałki, środy i piątki z powodów wiadomych, czyli zajęć teatralnych mojej córeczki, ale tak, są zamknięte siłownie. Będzie znowu narodowa kwarantanna. Więc takie możliwości do właśnie nagrywania się pojawią. Nie wiadomo na ile, nie wiadomo jak, ale jeżeli będzie to stale szósta godzina, no to ja zakładam, że będę w stanie robić wam codzienne odcinki z jakiejś gry. I wtedy może wprowadzić jakąś serię albo jakiś taki stały grafik, na przykład, nie wiem, poniedziałek ETS odcinek, wtorek ETS odcinek, środa Bannerlord odcinek. Będę o tym myślał, to zależy w co będę miał ochotę grać. Bo tak naprawdę zostaną mi dwa dni, powiedzmy, na live'y, czyli wtorek i czwartek. Pozostałe 3 dni w tygodniu może coś nagrywanko po powrocie około 21. To już się stworzyło nowe możliwości. No stały grafik. Daj mi takie możliwości, aby zorganizować się w jakiś. Ania, patrz, co robisz. W określony sposób. Proszę tam iść. Do kuchni. No to jest, zobaczymy wszystko, że tak powiem, w trakcie. Zastanawiam się, czy tutaj będzie możliwość spania na tej autostradzie. To było jest, tak jak widać u mnie, z wypoczynkiem jest dosyć.
ma takiego miejsca do spania. Jeżeli coś czuję, że za chwilę się posypią mandaty. Nie mogę też, to tego nie widzicie oczywiście, bo kamerki na razie nie ma i nie wiadomo kiedy będzie, natomiast strasznie ciężko się, że tak powiem, zadowić tutaj. Mam biurko, mam fotel, fotel akurat jest wielkim plusem, fotel już kiedyś miałem. Natomiast mam biurko z wysuwaną szufladą. Na klawiaturę, na myszkę i tak dalej. I to jest to fajne, jest to duże. Mogę spokojnie koło klawiatury położyć myszkę. Spokojnie operować. Natomiast jednym i drugim. Natomiast nie mogę jakoś przywyknąć do tego. Muszę sobie wybrać jaką odpowiednią pozycję i troszkę się jeszcze motam. Ile mamy godzin do spanka? 17 minut. Aha, za moment ci będą mandaty. Zapomniałem, kurczę, że ten wyjazd z Bergen w stronę Oslo jest taki fajny. Chyba Dymionka się na mnie obraziła, słuchajcie. Więc strzelam jej z pistoletu. No, przejechałem już jakieś 100 km. Jeszcze prawie 500. Pani, uwaga, Mikołaj jedzie. Wiecie, jadę wolno, żeby mi się kilometry do trackbooka zaliczały. W tej chwili jestem, jak dobrze pamiętam, trzeci, ale ja nie gram, więc mam z 5-6 tysięcy kilometrów tylko. A już chyba w najlepszym dniu, najlepszym miesiącu miałem chyba 6,9. Jak na mnie, jak na moje ograniczone możliwości czasowe, myślę, że to jest bardzo dobry wynik. Chciałem przejechać, ale czołówka z ciężarówką to by był zły pomysł. Dobra, wie co jadę. O. Nie patrzyłem w ogóle na ekran, bo się powiem skoro znowu. Matko boska, ile mam tego poszkodzenia? 1%. Wiem, że będzie gorzej. Pamiętajcie, bawicie się z kotem, to nie jedźcie ciężarówką. A ty, Arturku, nie baw się z Maltańczykiem. Co to za przeklęte serpentynki przede mną są? Czy wy naprawdę chcecie, żebym ja tam przyjechał? Nic dobrego z tego nie będzie. Tak, a my przede wszystkim się prześpimy.
Zamkujemy, nie? Nie wiem, czy słyszeliście, jak kitek biega po całym mieszkaniu, ale to było właśnie to. Obcięliśmy jej pazurki, więc że tak nie drapie, nie obija się. No i teraz, jak ja widzę to, co jest przede mną, to czuję się lekko, lekko, lekko i lekko przerażony. Ale spróbujmy, może nie będzie tak źle. Także plany są, być może nie wiem z czego pojawią się jakieś odcineczki. Wydaje mi się, że paradoksalnie chyba najlepsze do odcinków będzie granie na przykład w Bannerlorda. Ja wiem, że ta gra nie ma zbyt wielu widzów u mnie na kanale. Rozumiem, szanuję, ale no ja się naprawdę bawię wybitnie, świetnie, a tam jest dopiero początek i naprawdę takie fajne bitwy można ogarniać, można zdobywać wpływy, można zdobywać zamki. W tej rozgrywce jeszcze wszystko jest możliwe. Nie wiem, czy to nie będzie dobry pomysł, żeby sobie znowu jakąś taką kuzeicką armię ogarnąć i powoli zdobywać doświadczenie, powoli zdobywać umiejętności i podbijać część Kalandrii, bo tak się, jak dobrze pamiętam, nazywa ta wymyślona kraj. No, ostry wilarz przede mną. Kto w ogóle tą trasę rozgryzował? To jakaś tragedia jest. Na pewno pomysł Altura z tą trasą. Cię w ogóle nie dziwię, że po pokonaniu tej trasy zrobiliście spanko. Bo tutaj trzeba się odstresować, napić kawy. Albo coli zero bez cukru. Mam nadzieję, że teraz ta druga będzie już mega prosta. Bez takich udziwnień. Zostało nam 300 km, czyli co? Około 15 minut. Do celu oczywiście 15 minut przy korzystnych warunkach. Ci z was, którzy jeszcze nie widzieli mojej nowej ciężarówki, proszę bardzo. Różne ruszające główkami bądź
innymi przymiotami maskotki. Wiking, torba z Goodyeara, gaśnica, poduszka z Goodyeara i na końcu eurotraczek. Na górze piłka tenisowa, która ma, jak wiecie, albo może nie wiecie, delikatny związek z moją pracą. Nie no, słuchajcie, ta trasa z Bergen, to ja widzę, że ona jest niezbyt przyjazna użytkownikowi. Zapisać, robić trasy w Niemczech. Mam chyba garaż w Duisburgu. Tam powinno być wszędzie blisko. Ja wiem, że troszkę, albo nawet bardzo naginamy przepisy drogowe, ale śpieszy mi się, słuchajcie, jest godzina u mnie za 10:10. I tak, ja wiem, że to wcześniej, ale ja się jeszcze muszę umyć, robić sobie kanapki, a jutro za 5:05 wstawando. I marsz do pracando. Wiem, ty Kuba, wiem, że masz kota. I zadziwia mnie, że tak ten kot tak na... Miałem też psy w życiu i jest to dla mnie o tyle zadziwiące, że no pies na ciebie patrzy, tak się kładzie i patrzy, czasem tak, wiesz, głowę na bok przerzuci, ale... Boże, ale pies to raczej tak patrzy z miłością, z ciekawością. Jak pies, natomiast kot, takie mam wrażenie, że kot ocenia, to zazwyczaj ocenia negatywnie, może to jest taka mimika, może nam się to wydaje jako ludziom, ale jak kot tak sobie usiądzie i do ciebie patrzy, to tak widać, jakby cię krytykował, albo się z ciebie naigrywał, nie wiem, czy też masz takie odczucie jako kociarz, na przykład Filip, bo też masz kota, albo Locia, ale czego, że to nie obejrzy. Po prostu wydaje mi się, jak kot tak usiądzie i patrzy, to on tak ocenia, tylko z taką żałością i litością we wzroku. Nie wiem, czy to jest tylko moje odczucie. Mój pierwszy kot w życiu, więc ciężko mi to ocenić, ale... Ale coś w tym może być.
paliwa nie potrzebuję, spanka nie potrzebuję. Trzeba teraz tylko się postarać w miarę w całości dojechać. Celowo użyłem tutaj chyba w miarę, bo już mam 7-8%. 8% uszkodzeń. A kot właśnie siedzi i ocenia. Trzeba by było robić, wiecie, krótkie misje po 200 km, żeby tylko rąbać punkty i ma to sens, ale myślę, że takie pokazanie wam innej trasy, czasem nawet takiej upiornej trasy jak to Bergen Oslo, ma swój kolor. Macie wypadki, macie serpentynki, to co moi kochani hejterzy spamerzy lubią najbardziej. Dobrze wiem, że jakbyście chcieli oglądać jakiegoś progracza WTS-a, to jest ich masa, a wy jednak wolicie oglądać mnie, więc takie życie. Ale w ogóle ETS-ik na Ultra, nie wiem jak wam się podoba, bo to też dobre pytanie, bo mamy Ultra ustawienia. Jak widać, wszystko śmiga super. Poza internetem. Ho, ho, ho. No ale mam nadzieję, że ten problem się rozwiąże w dniu jutrzejszym. Mówiąc szczerze, myślałem, że troszkę szybciej pokonamy tą trasę, ale no niestety podejrzewam, że tutaj pokonamy te zakręcinki, tak? Potrzeba zatrzymywania się, potrzeba zwalniania, jednak robi swoje. Najszybciej się takie trasy wykonuje jednak w Anglii, nie, w Niemczech, gdzie mamy autostrady z punktu A do punktu B, proste, łatwe i przyjemne. Dziwnie się czuję bez tego podglądu kamerki. Troszkę nieswojo. Znowu się zapatrzyłem na kota, który siedzi i ocenia. Egzekujemy, nie? Co się może zdarzyć? I ten odcinek wam się powinien pokazać w poniedziałek, we wtorek. Myślę, że utrzymam tą godzinę 15, bo jest to
spoko godzina. Większość z was już jest po lekcjach. Po lekcjach jest po obiedzie, po pracy, bo Arturek pracuje przecież tak do 11, koło 11 jest w domu, więc zje obiadek, trochę pogra i może w takim porze herbacianej z jakimś kawałkiem ciasta zasiądzie oglądania tego, jak Markowy się rozbija w ETS-ie. A no właśnie tak. Pojechaliśmy autopasem. Zawsze zaoszczędzimy te pół minuty na rozpędzanko. Ciekawe, czy w tym autopasie jest jakiś ogranicznik prędkości. Najlepsze tutaj tak jest, kurczę, chyba to, że odcinek zgeneruje pewnie w jakieś 3-4 minutki. No jednak nowy procek robi swoje. No może z 5 minutek. Ale co z tego, jak będę go wrzucał 3 godziny i już tego dzisiaj nie zrobię. Będę musiał go wrzucić jutro. To mi nie pasuje, muszę zrobić to dzisiaj. Więc znowu moje spanie się opóźni. To jest tragedia, słuchajcie. Rano będę nieprzytomny. Znowu się bawię z kotkiem, więc jak w coś przywalę, to jest wina Demi, pamiętajcie. Ale ona chyba zauważyła, że ten pistolecik, może ten długopisik daje te... ten laserowy czerwony punkt, bo jak tylko zobaczy, że go biorę do ręki, to podbiega, nie? Mądre zwierzę, powiem wam. Damionka, skarbie, musisz chwilkę poczekać. Ja muszę oddać ładunek. Uuu, śmigłowiec, ale fajny. Ciekawy jestem, czy w tym Oslo są jakieś ciekawe dostawencje, bo jak są, to tutaj zostanę, ale jak jest powrotna do Bergen, to nie chcę. To nie chcę. Chcę zrobić te misje świąteczne. Chcę zdobyć te gadżety świąteczne, które są do wygrania, ale nie kosztem tak długich tras, trzeba to jakoś zmienić, tak samo jak była ta operacja Genoa Bridge. Trzeba to jakoś sobie ułatwić. Szczególnie, że zacząłem później i nie mam już jakoś wybitnie dużo czasu, żeby to ukończyć, żeby to zrobić. Zróbmy to już w ten sposób. Ale tutaj, w to miejsce, wydaje mi się, że nigdy jeszcze ładunku żadnego nie przewoziłem. Ciekawe zagadnienie.
ciekawa miejscówka. Podobnie jak ciekawe jest moje malowanie mojego Volvo. Kochani, było mi bardzo miło, że byliście ze mną. Jak wszystko dobrze pójdzie z internetem, z obowiązkami domowymi, to do zobaczenia. Do zobaczenia i jeszcze raz do zobaczenia jutro. Pa, pa.